Zabił psa własnej matce. Grozi więzienie 39 lat. Zastrzelił psa swojej matki. Grozi mu 5 lat więzienia. 39 lat z Białegostoku, województwo podlaskie, został oskarżony o zabicie psa swojej matki ze szczególnym okrucieństwem. Zwierzę zostało zastrzelone z nieustalonej broni śrutowej. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie prowadziła od października prokuratura rejonowa Białystok Południe. Przestępstwo zgłosiła matka 39-latka. Zawiadomiła policjantów, że podejrzewa syna o zabicie jej psa, wskazała też miejsce zakopania zwłok zwierzęcia na posesji. Okazało się, że przyczyną śmierci niedużego psa była rana postrzałowa. Jak poinformowała w piątek Anita Suchorowska z prokuratury rejonowej Białystok Południe, sprawca użył nieustalonej broni śrutowej. 39-latek nie przyznał się do zabicia psa. Po zatrzymaniu mężczyzny wyszło na jaw, że jest on poszukiwany do odbycia kary więzienia za wcześniejsze przestępstwa, m.in. kradzież i jazdę samochodem po pijanemu. W tej sytuacji prokuratura nie zastosowała wobec niego żadnych środków zapobiegawczych. Sprawę rozpozna sąd rejonowy w Białymstoku. Za uśmiercenie psa, co w tym przypadku zostało zakwalifikowane jako zabicie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem, grozi do 5 lat więzienia.